Witajcie, jak widzicie jest noc, czyli idealny klimacik na opowiadanie historii. Dzisiejszym tematem będą moje największe przypałowe historie wędkarskie. Może nie będą to przypały na skalę światową, ale znajdzie się kilka naprawdę mocnych. Więc jak widzicie dzisiaj trochę inaczej, nie z nadwody, chociaż nad wodą też dzisiaj byłem, ale teraz jestem w domu i sobie trochę pogadamy. Wpadłem na pomysł zrealizowania odcinka o moich przypałach wędkarskich po tym, jak ostatnio zdarzył się gruby incydent. Jeden z najbardziej żenujących w mojej karierze wędkarskiej, a mianowicie pojechałem na ryby i zapomniałem wędek. No i myślicie sobie, jak to się stało, co za idiota, no wędkarz, który zapomina wziąć wędek na ryby. No i zaraz wam wszystko wyjaśnię, ale jeszcze mi się przypomniało, że w ten sam dzień, dokładnie w tym samym czasie zapomniałem jeszcze podbieraka wziąć i powerbanka, który był bardzo potrzebny do ładowania małej kamerki. No ale i tak ani podbierak, ani powerbank się nie przydał, ponieważ zaraz po dojechaniu na ryby... No i jak to się stało, że zapomniałem wędek, po prostu... Zapomniałem wsadzić pokrowca z wędkami do samochodu, a wcale nie miałem jakoś dużo rzeczy do wsadzania, po prostu wydawało mi się bardzo, że wsadziłem ten pokrowiec z wędkami, ale jednak go nie wsadziłem i został w garażu. No i jeszcze jak to łowisko, na które jechałem, byłoby blisko, no to jeszcze spoko, ale jak ono było daleko i dość długo zajęła tam jazda, to jak się okazało, że nie mam tych wędek, to byłem lekko, a raczej mocno załamany. No i wróciłem do domu i poszedłem grabić liście, bo już drugi raz nie pojechałem. Nie chciałem już jechać, bo czułem, że to chyba był znak, że nic bym i tak nie złowił, skoro zapomniałem trzech ważnych rzeczy. No i to tyle, już nie chcę o tym gadać, bo naprawdę jestem z tego... W ogóle nie jestem z tego dumny. W te wakacje wybrałem się nad morze i jak pewnie się spodziewacie, tam też się trochę zdarzyło przypałowych rzeczy. Jakby co, to cały film z łowienia nad morzem macie w karcie, a tymczasem zaczynajmy przypałowe historie. Pierwszy z przypałów jest uchwycony na kamerze, nagrany na żywo, a było to to, że po prostu zarzucałem sobie wędkę na flądrę, no i zarzuciłem ją i żyłka jeszcze nie do końca zatonęła, a tu nagle frust, tatek leci sobie i jakaś tam łódź sobie płynie. No i tak, no i wpłynęli w moją żyłkę i zobaczyłem, że moja wędka zmierza ku wodzie. A właściwie to tylko usłyszałem taki szur i później zobaczyłem, jak ona już leżała w wodzie. I pierwsze co zrobiłem, to szybko wziąłem inną wędkę i zarzuciłem w nią. I na szczęście udało mi się ją wyciągnąć, ponieważ żyłka się zerwała, jakoś tam statek ją przerwał albo coś. I mogłem ją bezpiecznie wyciągnąć, ale już bez zestawu. A na zestawie był haczyk z przynętą i na tą przynętę mogła się później złapać flądra, która niestety musiała tak zakolczykowana pływać z całym zestawem w pysku. I bardzo żenujące w tej sytuacji było to, że po prostu wszyscy się tam patrzyli, bo tam na tym molo co stałem dużo ludzi chodzi i wszyscy się patrzą, jak mi statek do wody wędkę wciąga, ja tam próbuję coś zrobić. Marynarze ze statku się patrzą i widzą, że ciągną moją wędkę, ale myślą sobie, a co tam, płyjmy dalej, wciągnijmy mu tą wędkę za 1 000 000 zł. A co tam? No i jak byłem w ogóle na tym molo, to ja tam łowiłem śledzie na przynętę na flądrę. I raz jak właśnie wyciągałem porcję śledzi, to akurat obok przechodziła babcia z jakimś tam wnuczkiem czy coś i tam mówi: patrz, rybkę złapał! A ja w tym czasie akurat brałem tego śledzia i mu łeb odcinałem, więc no niezbyt przyjemny miał ten wnuczek i ta babcia widok do zobaczenia, szczególnie, że w ogóle te śledzie to one się tak ruszały i nawet jak odciąłeś łeb, to on i tak latał w ogóle. No i jak ja te śledzie tak rozcinałem, no to tam też ludzie przychodzili, jakieś zwykle tacy starsi, tak się patrzyli na mnie: co on robi, co on zabija ryby? Coś tam ktoś się pytał, a dlaczego ty to robisz? No i mi też to się nie podobało, że zabijam te ryby, no ale jakąś przynętę musiałem mieć na tą flądrę. No i tak właśnie było. Jeszcze jedna rzecz się taka zdarzyła, że potrzebowaliśmy jakiś przynęt do łowienia i ogólnie sprzętu takiego, żeby łowić z tego molo. No i szukaliśmy różnych sklepów wędkarskich. Pojechaliśmy do jednego, zamknięty. Pojechaliśmy do kolejnego, również zamknięty. Pojechaliśmy do trzeciego i tam akurat do lekarza sprzedawca poszedł i cały czas były takie przypałowe. W jednym, słuchajcie, po prostu akurat tylko w ten dzień, w który pojechaliśmy, akurat on był zamknięty. No i w końcu pojechaliśmy chyba do czwartego i on, z tego co pamiętam, był otwarty. I straciliśmy na to około 3 godzin, w które mogliśmy sobie łowić. A mogliśmy łowić, ponieważ od razu przy samym porcie, gdzie łowiliśmy, był super wyposażony sklep wędkarski, którego niestety nie było w internecie, no i go nie zauważyliśmy. To był duży przypał, chociaż może się nie wydaje, ale naprawdę tyle czasu żeśmy stracili, że masakra. A teraz zmieńmy trochę scenerię, żeby było trochę inaczej. Tak będzie bardziej klimatycznie. I teraz taka króciutka historia, śmieszna, a mianowicie dawno bardzo temu bawiłem się nożem motylkowym Masona obok mojego stawiku i tak chciałem sobie wszystkie krzaki,
A właśnie Mason to jakby to jest mój kolega, może niektórzy nie wiedzą. No i ten nóż był bardzo fajny, ja się takim machałem obok stawu. W końcu nie wiem jakim cudem to się stało, ale przez przypadek wypuściłem ten nóż i on wpadł prosto do stawu. Wchodziłem po niego, normalnie to było takie żenujące również, bo wszystko jest tak naprawdę żenujące, co będzie w dzisiejszym odcinku. No i szukałem tego noża, ale powiem wam, że aż do tego czasu, nawet jak spuszczaliśmy wodę w stawie, nigdy już tego noża nie znaleźliśmy. Co jest dziwne, bo on wpadł obok takiej górki z kamieniami, on gdzieś tam powinien się zaplątać, a nigdzie go totalnie tam nie było. Mason, jeśli to oglądasz, to przepraszam cię, ale dałem ci o wiele lepszy nóż w zamian. A weź mi go oddaj, bo w sumie fajny był, a ci się raczej nie przyda. Raz pływałem sobie z tatą pontonem takim motorowym po jeziorze i sobie spinningowaliśmy. A jak byliśmy już na środku jeziora, to przez przypadek przyręta zaplątała się gdzieś koło silnika i nie dało się jej odczepić. I jeszcze na domiar złego wtedy nie chciał w ogóle silnik odpalić. Ja się po prostu tak bałem. Możliwe też, że przyręta z ostrym hakiem przedziurawiła ponton i zaraz utoniemy, jeszcze albo się silnik zepsuje i będziemy musieli płacić mnóstwo pieniędzy za wezwanie pomocy i jeszcze płacić gościowi mnóstwo pieniędzy za naprawę silnika, bo tą motorówkę wypożyczaliśmy, no po prostu masakra, ale na szczęście okazało się, że po prostu źle odpalaliśmy silnik i lepiej się, jak już coś tam się zrobiło, to silnik na szczęście odpalił, a później jeszcze wpłynęliśmy w sieci rybackie, ale o tym już nie będę gadał. Kiedy to się stało? Wczoraj było, tak jest dzisiaj, będę o tym śpiewał. Ja rapuję tylko dla hajsu, a nie dla ryb. Robię ten hajs, to się cicho. Teraz przejdźmy trochę do smutniejszego tematu, a mianowicie kiedyś, jakieś około 6 lat temu, jak jeszcze byłem małym bergareczkiem, to bardzo uwielbiałem jeździć na stawy hodowlane niedaleko mojego domu i tam po prostu ryby brały tak dramatycznie szybko, że tylko zarzuciłeś wędkę, to zwykle od razu spławik pod wodę i ciągnąłeś rybę. I ja wtedy byłem takim zapalonym wędkarzem, teraz w ogóle nie jestem nic w porównaniu do tego, co było kiedyś. Po prostu jak nie pojechałem na ryby, to ja umierałem wewnętrznie, no naprawdę to była masakra. No i teraz sobie wyobraźcie takiego małego bergarka, który cały dzień prawie szykuje sobie wędki, nawija żyłkę. Kupa czasu, bo wtedy naprawdę jeszcze nic, prawie nie umiałem w ogóle nic zrobić samemu. A z mojej rodziny od razu powiem, że też nikt nie umiał wędkować, nikt mi nie mógł pomóc robić zestawy, dlatego to bardzo długo zajęło czasu. No i w końcu pojechaliśmy samochodem, już tak naprawdę się zbliżała godzina wieczorowa i tak bardzo liczyłem, że te stawy będą otwarte. No jak może się spodziewacie, podjechaliśmy, a okazało się, że stawy są zamknięte i nie można łowić. No i teraz trochę wstydliwe, ale mogę wam powiedzieć, że naprawdę uroniłem kilka łez, albo może i nawet więcej, bo byłem wtedy tak zapalonym wędkarzem, że to się nie mieści w głowie. Ale historia ma dość szczęśliwe zakończenie, ponieważ potem pojechaliśmy do sklepu wędkarskiego, gdzie kupiłem sobie dużo fajnych rzeczy, a później jeszcze znaleźliśmy stawy w Grzegorzewicach, na które teraz bardzo często jeżdżę i postanowiliśmy, że właśnie tam pojedziemy następnym razem. A to, że pojechaliśmy tam następnym razem, przesiedzieliśmy cały dzień i nic nie złowiliśmy, to już nieważne. No i teraz znowu historia z czasów młodości i znowu zestawów, na które za młodu bardzo lubiłem jeździć. A mianowicie tam było na tej komercji kilka stawów i jeden był taki malutki. Tam pływało dużo ryb, między innymi sumów. I ja wtedy tak lubiłem ryby, że po prostu nie mogłem się napatrzeć na te ryby, które pływały w tym stawiku malutkim. No i ogólnie ja zacząłem podbierakiem próbować tak nachalnie te ryby wyciągnąć. To było bardzo głupie, szczególnie, że po drugiej stronie tego malutkiego stawiku siedział sobie jakiś stary pan, który próbował coś złowić, a ja tam mu obok niego podbierakiem walę i nawet coś tam mówił, że żebym przeszedł i poszedł gdzieś dalej, bo tutaj ryby straszy. No, to nie było w ogóle miłe. Jakby teraz mi ktoś tak zrobił, to ja bym był taki wkurzony, że masakra. Nie wiem, co mógł ten pan w ogóle czuć, no. A teraz opowiem historię o największym zerwaniu ryby, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem. I jednocześnie najbardziej bolesnego, które zraniło me serce. I też młode serce, bo to też było w tamtym okresie, w którym bardzo lubiłem płakać, jak nie pojechałem na ryby. A zaczęło się to tak, że kupiłem od kolegi wędkę z zestawem już zrobionym na metodę i z jakąś tam nawiniętą 10-letnią żyłką. No i kupiłem tą wędkę z tym wszystkim po to, bo jechałem do Krzyczek Szumnych. Ostatnio tam robiliśmy nockę razem z Danielem i ja tam pojechałem pierwszy raz i tak naprawdę nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale zrobiłem jakoś ten zestaw na metodę ledwo, bo nie wiedziałem w ogóle, jak się tam to wszystko składa, bo wtedy nie umiałem jeszcze zbytnio uchowić. Jedynie co to na spławik, a w ogóle jakieś grunty to wtedy były dla mnie takie cuda, że ja w ogóle nie wiedziałem, jak na takie coś można łowić. No i zarzuciłem i wtedy w ogóle nie miałem żadnych
żadnego wolnego biegu, nic. Tylko był chyba ping-pong i jeden sygnalizator. I nie wiem, jak to się stało, że wtedy mi ta ryba nie wciągnęła wędki, ale jakoś zobaczyłem branie. Dokładnie nie pamiętam, jak to się stało, bo to było dawno temu, ale zobaczyłem branie, podbiegłem do wędki, zaciąłem i to, co poczułem, to po prostu było... Nie mogłem tego ciągnąć, naprawdę. I co prawda byłem wtedy ogólnie mały, nie miałem tyle sił co teraz, ale naprawdę sądzę, że to był albo amur, albo karp. Robił odjazdy długie, więc to mógł być amur, ale naprawdę to było takie silne, to coś około 10 kg musiało na pewno być. Jakbym wtedy coś takiego wyciągnął, to naprawdę to by był w ogóle przełom, moje życie by się zmieniło i wszystko. No ale jak zwykle mam pecha, no i tym razem żyłka, którą kupiłem od kolegi, ta 10-letnia, no po prostu puściła. Ryba się zerwała, ja straciłem jedyny zestaw na metody, który miałem. Rozpłakałem się. No i tak ogólnie było. Pojechaliśmy później do sklepu wędkarskiego tam kupić jakieś fidery, ale nic już nie złowiłem. Znaczy nie, złowiłem. Takiego szczupaczka na spinning złowiłem, ale byłem bardzo smutny, że mi się zerwała ta duża ryba. No i to było naprawdę bardzo przykre uczucie, nawet mi się oczy zaszkliły, już zaraz będę płakał. I teraz szybciutko taka jedna historia, która też mogła się źle zakończyć, a mianowicie raz z kolegami pojechałem na takie stawy, na których nigdy nie łowiliśmy. One na jakimś tam polu były, takie duże stawy, i tam sobie ogólnie zarzuciliśmy wędki, łowiliśmy i później nic nie brało, więc przenieśliśmy się na taką rzeczkę, która stała sobie obok i tam sobie łowiliśmy, nawet chyba złowiłem tam jazia, chyba że to inny razem, może innym razem to było, ale nie o tym. Praktycznie od razu jak przyszliśmy na tą rzeczkę z tamtych stawów, to przyjeżdżał obok jakiś gościu w samochodzie i coś tam pytał się, czy nie łowiliśmy na tamtych stawach. No i my oczywiście mówimy, że nie, no bo kto by powiedział, że łowiliśmy, no to jest to... Chociaż wtedy by był jeszcze większy przypał i może bym miał wam co teraz opowiedzieć. No ale ogólnie powiedzieliśmy, że nie, my tam nie łowiliśmy, tutaj tylko na tej rzeczce łowimy. No i pan powiedział, że rzeczka to go nie obchodzi, ale żebyśmy pod żadnym pozorem nie łowili na tamtych stawach, bo wtedy będziemy mieli problemy. Więc wyobraźcie sobie było, gdyby ten pan przyjeżdżał trochę wcześniej, jak my jeszcze na tych stawach łowiliśmy. A jeszcze jest jedna rzecz, że zauważyłem, że w samochodzie u tego gościa była w ogóle strzelba. Taka normalna strzelba, a później kiedyś jak tam poszedłem, to widziałem tam łuski od takiego shotguna, takie charakterystyczne. Więc myślę, że gdyby się inaczej sprawa potoczyła, to już bym mógł leżeć w grobie. No chociaż wątpię, raczej by do nas nie strzelał, no ale trochę niebezpiecznie to wyglądało. A teraz historia związana z wami, moi drodzy widzowie. Raz jak sobie z kolegami poszliśmy tam na jakiegoś kepsika, coś tam, ja sobie jakieś frytki kupiłem chyba wtedy akurat. Nie wiem, kogo to obchodzi, ale tak wam mówię, żebyście mogli sobie wyobrazić, jak to było. I to też było dość dawno temu, tak jakoś rok temu, ale spotkaliśmy na pewnym placu zabaw takiego widza. I okazało się, że był to hejter, którego ja wcześniej wyzywałem trochę w internecie. W ogóle kiedyś byłem bardzo toksyczny dla widzów, którzy hejtowali. Teraz się to trochę zmieniło, ale czasami się to nie zmienia. I rzeczywiście ja często się niegrzecznie trochę odzywam, bo po prostu mnie wkurzają ludzie, którzy piszą jakieś bzdury na temat mnie. A jest takich ludzi mnóstwo tutaj. A więc wracając do historii, spotkaliśmy tego widza, no i on nie był zbyt zadowolony. Ale jeśli to oglądasz, to sorry, bo później było tak, że moi ochroniarze cię tam poskromili, a powinienem zrobić to sam i sam wyjaśnić sprawę, a nie, że ktoś to za mnie robi, więc trochę mi za to wstyd, więc sorry, to powinna być sprawa między nami, a nie coś tam, ktoś inny podchodzi i mówi, że ej, weź ty, odwal się od niego, więc trochę żenująco wyszło, no, ale przynajmniej przestałeś pisać głupich komentarzy. No i jeszcze a propos widzów, to chciałem powiedzieć, że czasami widzę ludzi, jak jestem nad wodą, którzy się na mnie patrzą strasznie nachalnie albo w ogóle w jakichś miejscach publicznych. Jest to bardzo frustrujące, szczególnie, że ja zwykle jestem z kamerą i nagrywam. No i trochę tak głupio, jak ktoś, kilku się ludzi na ciebie patrzy, a ty stoisz z kamerą i do niej gadasz. Szczególnie jeśli jestem sam nad wodą. Więc ja się spodziewam, że to mogą być widzowie, którzy się na mnie patrzą. Więc ludzie, błagam was, jak już jesteście tymi widzami, to weźcie, przyjdźcie, powiedzcie siema Bergar, nara Bergar i tyle, a nie się gapcie cały czas, bo to nie jest zbyt przyjemne. Ale jak już przyjdziecie, to nie bądźcie też zbyt nachalni, tacy, że od razu się przenosicie koło mnie, tutaj rozstawiacie wędki i w ogóle, bo to też nie jest dla mnie zbyt komfortowe, szczególnie jak się nagrywa filmy, bo ja lubię być ogólnie sam, żeby nikt się na mnie nie gapił, jak sobie nagrywam. Taki po prostu jestem. Jestem trochę wstydliwym człowiekiem i bardzo mnie przejmuje, co o mnie myślą inni ludzie. Co jest niezbyt dobrą cechą, staram się to zwalczać. No i nawiązując do tego, raz była taka sytuacja, że pojechałem sobie nad stawy i tam spotkałem dwóch miłych widzów, no i tam pogadaliśmy, siema siema, o tej porze każdy wypić może. No i ja później poszedłem na swoje stanowisko i tam się rozstawiłem, no i jeden z tych widzów podszedł
do mnie i się obok mnie zaczął rozstawiać. Jeżeli to oglądasz, to może pamiętasz, że ja się później zwinąłem i uciekłem z tego ogniska. Ale to nie dlatego do końca, że ty tam przyszedłeś, tylko po prostu było strasznie głośno. Nawet o tym mówiłem na filmie, bo były tam jakieś imprezy. Ja po prostu się zwinąłem, bo w takich warunkach się nie dało spokojnie łowić i spokojnie nagrywać. Więc nie obrażajcie się, ja też tam byłem trochę speszony, nie wiedziałem co w ogóle mówić, bo to w sumie był taki pierwszy taki kontakt z takimi, z widzami chyba. Chyba pierwszy, nie wiem. Więc sorry, jak zobaczyliście, że ja jestem jakiś w ogóle dziwny dzikus, uciekam ze stawu, bo widzów spotkałem, no to było trochę głupie i również żenujące. No i od tamtej pory sporo widzów znajduję, więc jak jesteście widzami, jak oglądacie kanał, jak mnie kojarzycie, to możecie podbić, tam sobie pogadamy, mogę was nawet nagrać, na YouTube'a puścić, bo to też jest dla mnie taka, coś, że... Patrzcie, widzów spotkałem, tyle ludzi mnie ogląda, cały świat normalnie, wszędzie gdzie pójdę, to tutaj się tłumy zlatują. No i dobra, no i to była przedostatnia przypałowa historia, a teraz przejdźmy do najgrubszej przypałowej historii, która się zdarzyła jakiś czas temu, nagrałem o nim też dawno temu film, ale myślę, że dużo ludzi może jeszcze o tym nie wiedzieć. To będzie mroczna historia. Związana z wędkarstwem jest w ten sposób, że akurat wtedy wracaliśmy z ryb i planowaliśmy jechać na ryby, ale nad inny staw. A było to tak, że byłem znowu z kolegami na rybach i byłem wtedy zły, bo byłem wtedy po egzaminie, który zdałem i byłem zły, dlatego że się bardzo długo, dużo uczyłem, a egzamin był tak prosty, że mogłem się w ogóle nie uczyć i tak bym go zdał. Więc byłem zły, trochę też koledzy się na mnie wkurzali, że ja w ogóle nic nie mówiłem. Nie wiem, tak jakoś mi się zachciało być nagle złym, no to było głupie. I wtedy już nagrywałem filmy, i zdecydowaliśmy, że pojedziemy nad inny staw i tam będziemy łowić, tam będzie lepszy odcinek. No i zaczęło się. Wsiadłem na motor, bo wtedy na motorze jechaliśmy. Ja byłem z tyłu, kolega z przodu, jedziemy. I ja sobie tam nogą gdzieś w ogóle machałem przy kole. I nagle poczułem ostry ból i takie coś, że coś blokuje koło. I okazało się, że to była moja koła. Okazało się, że była to moja własna noga, która weszła pomiędzy amortyzator a koło, z tego co pamiętam. I się tak poturbowała, że ludzie, w ogóle miałem też mega farta, ponieważ wcześniej przed rybami tak było ciepło, ale coś mnie podkusiło, żeby założyć grube buty, a nie kroksy, które zwykle nosiłem wszędzie. Ale wtedy coś mnie podkusiło, żeby założyć zimowe buty i w nich pójść. Wiecie, takie grube buciory porządne. I dzięki tej myśli prawdopodobnie uratowałem swoją nogę, bo gdybym miał jakiegoś cieniutkiego buta, który by nie przejął tej siły, tego kręcącego się koła, to prawdopodobnie bym nie miał nogi, albo bym miał tę nogę tak poturbowaną, że zostałbym po prostu kaleką. Bo mocna gumowa podeszwa była po prostu rozwalona kompletnie. Noga moja była również rozwalona. No i tak się zdarzyło, no niestety później kolega mnie przeniósł do domu. Stamtąd pojechałem do szpitala, bardzo ciężko mi się wspomina, ponieważ był to początek strasznej katorgi po prostu. Nagrałem o tym nawet oddzielny filmik kiedyś, jak bardzo was ciekawi, jaka była ta historia. A no jak ja nawet słucham ten filmik, to i tak też mi się niedobrze po prostu robi. Więc jakby co, to link jest w karcie, po tym filmie będziecie mogli sobie zobaczyć. A teraz uwaga, straszne zdjęcia, możecie sobie zobaczyć, jak wyglądała moja noga. A później druty w mojej nodze, które musiałem mieć wsadzone. Chyba 4 druty musiałem mieć wsadzone. 4 czy 2, bo... Nie no, 2 dziury mam w nodze, to chyba... nie, 4 dziury mam w nodze, to chyba były 4 druty. Była moja pierwsza operacja w życiu i się czułem strasznie, jak mówiłem, wszystko jest w tym filmie, który nagrałem kiedyś. I teraz mroczna muzyczka i zobaczcie sobie właśnie te straszne zdjęcia z początków moich straszliwych przeżyć. No i morał z tej historii jest taki, że nigdy nie wsadzajcie nogi w kręcące się koło motoru. No i to była ostatnia historia, która mogła się zakończyć bardzo źle, ale na szczęście zakończyła się dobrze i teraz mam nauczkę i fajne przeżycia, o których będę mógł opowiadać swoim wnukom. No chyba, że wcześniej się zrobi koniec świata i wszyscy umrzemy. Nie no, żartuję. No i to by było na tyle z dzisiejszych przypałów. Może nie były to jakieś wybitne przypały, ale wiem, że wy macie na pewno w zanadrzu jakieś bardzo dobre historie przypałowe, więc wszystko piszcie w komentarzach, bo chętnie wszyscy sobie zobaczą, co się wam przytrafiło.
No więc już się żegnamy i jeszcze mogę powiedzieć, że osobiście to ja bym chętnie oglądał taki odcinek, gdyby jakiś youtuber nagrał o swoich przypałach. Mam nadzieję, że wy też z chęcią to obejrzeliście i z zapartym tchem. Jeszcze z ważnych rzeczy, których muszę powiedzieć, to, że może nie wiecie, ale mam drugi kanał Bear Game, na którym są też filmy z wędkarstwa. Jest dużo, mnóstwo bardzo fajnych filmów, więc jak jeszcze nie wiedzieliście tego kanału, to koniecznie wbijajcie, subskrybujcie i zobaczcie też mojego Instagrama Bergarne, ponieważ tam jest dużo fajnych zdjęć, a co 1000 followersów jest tam konkurs wędkarski. Możecie też zobaczyć mojego drugiego Instagrama Zwierzaczki Bergara. Są tam bardzo fajne zdjęcia i śmieszne filmiki moich zwierzątek. A moje zwierzątka są super. A na 50 tysięcy subskrypcji na tym kanale będzie, ludzie, taki gruby konkurs, że się posikacie się po prostu. No co by to dużo mówić, taka jest prawda, posikacie się srogo. Ale co to będzie, zdradzę wam później, a tymczasem żegnam się z wami, dobranoc, idźcie spać, bo sen jest bardzo zdrowy, a jutro pewnie wstajecie wcześniej rano na ryby. Ja jutro chyba nie wstaję na ryby, a nie, wstaję nie na ryby, ale na coś podobnego do ryb. Być może się już niedługo dowiecie, na coś wstaję, więc do zobaczenia. Yo!